Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Kurwa, no zagrajmy. Dobra, zagrajmy w Max Payne'a. Dobra, powolutku idziemy dalej. Sobie. Kurde, ja to źle zacząłem w sumie teraz. Świetnie. O, jednego tu położyło nawet. To było niezłe, powiem wam. Czekajcie chwilę. Jesteś prawdziwym aniołem, Max. Nie wiedziałem, czy to Mona, czy jej siostra. Ciało było w kiepskim stanie. Sukinsyn tym razem naprawdę się postarał. Ten widok przypominał mi ciało innej kobiety, leżące na innym łóżku. Przypomniał mi przewróconą kołyskę. No niestety. O, tu coś mamy. Max Payne. Słucham? Masz towarzystwo. Rozmawialiśmy, powiedz właśnie mego domu. Musisz się pośmierzyć. Im więcej, tym weselej. A ty skurczy byku ty. Pierdzielony. Kurde no! Serio! Aj, fuck ja. Dobra, świetnie. O, fuck! Co ja zrobiłem najlepszego teraz? To było epickie! Po prostu się postarałem. Jak nigdy. Ale dobra, kurde, ży... Ajajaj. Niedobrze.
fuck! Kurde no! La pierdziele! Świetnie. Kurde, dobra, spierdzieliłem to, wiem. Czekajcie. Dobra. Kurde no, ludzie! Kurde. Ja pierdzielę. Aj, aj, aj. Kurde no, ludzie! Ja pierdzielę! No ja pierdzielę, nie wierzę w to. Co ja to odwalam tu? Ja cię kręcę. Świetnie. Co za debile, ja pierdzielę. Świetnie. Świetnie. Nie mogłem jej już pomóc. Dobra, to to widziałem. Okej. To też.
O kurde! Ja pierdzielę. O fuck ja. O ja pierdzielę. Kurde no, ludzie! Ja pierdzielę. No, nie, ja tak się nie bawię z wami, nie mówię nawet. Nie. Nie, moi drodzy, nie. Ja tak się z wami nie bawię. Świetnie. Zapisujemy. Czekaj, no kurde no, ludzie. Zapisujemy. Świetnie. Trójca Punchinello przestała być problemem. Okej. Słyszałem, jak Punchinello błaga o pomoc przez telefon. Mogłeś się pożegnać z kolegami. To była łatwizna, gdy wszedłem do pokoju, prawie zemdlał ze strachu. Robiłem tylko to, co mi kazali. Nie mogłem odmówić. Ona jest kimś ważnym. Może zrobił. Sam nie wiem. Chciał dokupić garść piasku do klepsydry, która odmierzała jego czas. Ale ja nie sprzedawałem piasku. To nieźle. O kurde. Nie! Nic mu nie powiedziałem. Skurczybyku ty. Pierdzielony. Oku! To nie źle! Wiedziałem, kiedy wróg ma przewagę. Pora zmienić strategię. Tajemnicza wiedźma przypominała barakudę. Wysłannika piekieł na wysokich obsasach, z karabinem w rękach i armią garniturowców za plecami. Jak miło! Dwie pieczenie na jednym ogniu. No też mi miło. Czy później na siebie wpadniemy? Panie Payne. Nadszedł czas, aby poznał pan działanie mojego specyfiku. Bądź grzeczny. Szczęście okazało się dziwką. A ja klienta bez portfela. Skończyliśmy, panowie. Zabierzcie mnie do Cold Steel.
Wstrzyknęła mi śmiertelną dawkę walkirii. Czułem, jak zielony ogień pożera mój mózg. Zamienili się w parę. Załatwili mnie. Nie miałem szans. Wiedźma równie dobrze mogła przystawić mi gnata do głowy i nacisnąć spust. Otoczyły mnie cienie i obite twarze żądne zemsty. Znali moje słabości i chcieli mnie dostać. Podłoga zamieniła się w zielony wir. Spadłem. Ciało w upadłych aniołów! Max? Max, czy to ty? Tak, to ja, tak. Max! I znowu jestem... Proszę! I znowu jestem w tym samym miejscu, co... kiedyś. Nie, błagam! Max, nie! Przepraszam! Nie rób tego, Max! Proszę, nie! Tędy wypada tylko iść, okej. Max! Gdzie jesteś? Max, proszę! List mi się przyglądał. On się świeci. Sny są zrobione z pochylonych nekromantów. Śpiewa jak baran. Spalił kłamstwa. Całe moje życie wydawało się podzielone na obrazki. Słowa wisiały w powietrzu jak balony. Byłem bohaterem komiksu. To zabawne, ale nie mogłem sobie wyobrazić nic gorszego. Mamy drzwi, dobra, uciekamy. Dziwny kawałek papieru wyglądał groźnie. Ktoś bredził coś niezrozumiałe, zupełnie bez sensu. Ogarnęło mnie déjà vu, a głos dzwoniącego był dziwnie znajomy. Znowu to samo! Ej, kurde! Mi się ta gra już robi jak normalnie. Okej. O, Holender. Gdzie on iść teraz? Tędy. Czasem mi się ta gra tak przypomina, jakby, nie wiem, grał w jakiś, kurczę, horror, wiecie? Czasami, tak czasem mi tutaj tak mi się przypomina, wiecie? O ja pierdzielę, znowu to samo. Gdzie teraz? Halo? Kurde, czy to się skończy? W końcu? Halo? O ja pierdzielę, jakie to głupie. Ja pierdzielę.
Nie! Kurde, nie, tylko nie to, no proszę. Ja pierdzielę. Oh my god. No ja pierdzielę. O, znowu to samo. O, fuck ja, nie. Czemu od początku znowu stąd? Ja pierdzielę. Kurde, kobieto. Będę robił, no co? Ja pierdzielę. Haha, z nim się przygląda. Dobra. Ja pierdzielę. Kawałek papieru. Staranny charakter pisma w liście był niepokojąco znajomy. Dobra. Groźnie. Idziemy dalej. Kurczę. To jest w ogóle za dużo do myślenia według mnie teraz aktualnie. Wiecie? Kurczę, bo to powinno być troszeczkę inna ta gra, a nie jakieś takie powiem strzelankowo zagadkowe. Wiecie, trochę to jest, powiem wam, według mnie troszeczkę dziwna gra, ale no, co zrobić? Co nie? Dobra, wiecie co? I ja sobie teraz może zrobię ułatwienie, wiecie? Ja sobie tu zerknę, pomyślimy, jak to zrobić w ogóle mam. Dobra, najpierw tak, tutaj jest... Obracam się w prawo i skaczę na przeciwległo. Tylko kurde, żebym ja jeszcze dał radę. O, jak wysoko! Dobra. Aha, okej. Okay. Dobra, już wiem, okej. Okay. To tak zrobiłem. To tak robiłem. Ajajaj. Nie ogarnąłem, powiem wam. Moi drodzy. Fajnie, że to jest w wolnym tempie, kurczę, jeszcze. Dobra, i teraz jak dalej? Kurde, serio, zablokował się? No teraz tak średnio bym powiedział, bo nie wiem. Ja pierdzielę. Ajajaj. Kurde, czekajcie, chwilunie, czekajcie. Kurde, żeby tylko nie spaść. No jak ty skaczesz, kurde, no, ja pierdzielę. Jakie to głupie, ja pierdzielę. Bez kitu. Przecież dobrze to zrobiłem. Tu skoczyłem na przeciwległo. Czy na naprzeciwko, Boże. Też coś gadam, kurde, nie wiadomo co. Nie, nie. Nie, nie. Normalnie, kurde, musi skoczyć. Ja pierdzielę. No masakra, powiem wam tutaj z tym labiryntem troszeczkę. To jest według mnie, nie powinno być coś takiego w takiej grze. Ale wiecie, co zrobić? No niestety, musi to być jakaś gra troszeczkę zagadkowa w strzelance. Ale co zrobić? Dobra, kurde, i teraz nie wiem, gdzie mam iść. No skaczesz, kurde, no ludzie! No ja pierdzielę. Fuck! Ja pierdzielę, no co za no co za badziewie, ja pierdzielę. Nie powinno być takich kurde zagadek w takiej grze, no what the fuck. No ludzie, no bez przesady. Żeby w takich grach były coś takiego, no ludzie. Dobra.
Kurde. Ej, ogarnij się, bohaterze mój. O fuck, źle trafiłem. Nie, dobrze trafiłem, dobra. Dobra, i czekajcie, teraz pode mną leży, kurde... Czekajcie, pode mną, tutaj jest pode... Kurde, no ludzie. Kurde, no zaraz się wkurzę i wyłączę grę i... No ludzie! Skal, kurde, Jesse, jakbyś miał, nie wiem, jakby cię obrywały, kurde. Ja pierdzielę, jeszcze raz próbujemy. Nie uda się, to się nie uda. Będziemy w kolejnym odcinku próbować. No, kurde, no ludzie. Ja pierdzielę, no to jest według mnie paranoja z tą misją, bez kitu. No ludzie. No dobra, czekajcie, skoczyłem na to, kurde, głupie, co, to coś. Kurwa, co ja zrobiłem, przepraszam. To nie tak miało być. Ja pierdzielę, no co za popierdzielone to, ludzie. Ja pierdzielę. Ja tu popłaczę się ze przegrywania. No normalnie powiem, paranoja z tym skakaniem jest. Kurde, normalnie, ogarnij się. Kurde, no mówię coś. Ja pierdzielę, no normalnie paranoja z tą misją, powiem wam szczerze teraz jest. Bez kitu, tak nie powinno być coś takiego, powiem wam. No tak, jeszcze stąd zeskocz. Tak, brawo, kurde, brawo, no... No... Brawo dla ciebie. Kurde, nie, takiego czegoś nie powinno być w takich grach, ale dobra, ja już nie będę tutaj... Kurde... Nade mną, no leży tu jakaś smuga, ale... Udało się, tylko... Tylko czy tutaj muszę iść, kurczę, a to jest pytanie moje. Chyba tak. Tylko teraz nie wiem jak. Chyba tutaj. Pewnie tak, ale zaraz zobaczymy. Albo i nie. To nie tu. Kurde, co to było? What the fuck? To jednak nie tu. Nie, nie skacz, proszę cię, nie. Tutaj jednak trzeba będzie iść. I chyba mi się wydaje, czekaj, tu zaskoczyłem, tutaj. Tutaj. I lecimy dalej. Powolutku. Powolutku. No skurry, demole, ja pierdzielę. Dźwięki jakby kogoś mordowali tu. Mordobicie chyba było tu gdzieś. No kurde, gdzie tu mam iść, kurde, ludzie. Ten płat dziecka to mnie trochę, powiem wam tutaj, nie... No, rozdrażnia, ale co zrobić? Kurde, trochę lipa, powiem wam. Cicho. Też pewnie nie tutaj, kurde, bo będzie zaraz ten... takie mordowicie! A może... Możliwe tutaj może być, ale... Tak jest. Ale tym razem jest, powiem wam, porąbanie. Bez kitu. Jego czegoś nie powinno być w takiej grze, powiem wam szczerze. Co się stanęło się? Max! Nie! Max! Morderco, zabiłeś ją. Thank you.
Ja pierdzielę, jakie to głupie. Dobra, zapisujemy grę zaraz. Zostawiając w mojej duszy mroczne plany, których nie da się zmienić. Czułem się jak trup, byłem w szoku. Obudziłem się zlany zimnym potem, śmiertelnie zmęczony. Było mi niedobrze, leżałem w kałuży własnych wymiocin. Zanim świat zwariował, ta wiedźma powiedziała: zabierzcie mnie do Cold Steel. To była jedyna wskazówka, jaką miałem. Całą wieczność zbierałem się do kupy. Gdy już odżyłem, pojechałem prosto do odlewni Cold Steel za miastem. Sporo się tu działo. Jak na tą mroźną noc, jeździły ciężarówki i biegali ludzie. Miałem przewagę nad tą wiedźmą. Sądziła, że mnie zabiła i nie spodziewała się mojej wizyty. Czas ruszać. Męcząca podróż wprawiła mnie w szalony nastrój. Adrenalina rozsadzała mi żyły. Zataczałem się, idąc po zamarzniętym dachu odlewni. Wśród padającego śniegu i wyjącego wiatru byłem jak ninja. Poważnie, a nawet byłem supermenem, gotowym wpaść przez świetlik i rozwalić wszystko. Niemal opuszczone tereny przemysłowe, w samym środku pustkowia. Odlewnia była doskonałym przyczółkiem działalności przestępczej. O kurde. W środku roztopiony metal wrzał i kipiał jak mikstura czarownicy. Dobrze, moi drodzy, co, cóż. No cóż, moi drodzy, widzimy się, cóż, w kolejnym materiale i cóż, cześć.